Minęła 18.30, Jacek Orzuch, przed nami główne wydanie informacji Telewizji Republika. Kościół tego dnia chce oddać wszystkim cześć, podziękować za ich życie. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że oprócz tych kwiatów i oprócz tych świateł, najważniejszą rzeczą jest dar modlitwy. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień, w którym Kościół wspomina osoby, które już zostały zbawione i przebywają w niebie. Na ten moment, na te czasy, jeśli wszyscy chwycimy różańce do dłoni i będziemy się głęboko modlić, to możemy zmienić bieg historii. Możemy zmienić wszystko przez modlitwę i pokutę za grzechy. Różaniec do granic nieba, czyli modlitwa w obronie ludzkiego życia. Jeśli chodzi o propozycję prezydenta, to w niej pojawi się tak naprawdę nowa przesłanka aborcyjna, co nie rozwiązuje żadnego realnego problemu. To, co wyjątkowo cieszy, to akcja kobiet nie strajkuje. Nie strajkuję. W mediach społecznościowych trwa wielka akcja kobiet, które nie popierają zabijania dzieci nienarodzonych. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji święto to jest również dniem zadumy i nawiedzania grobów bliskich. W tym roku z powodu epidemii od 31 października do 2 listopada cmentarze są zamknięte. Na mocy dekretu penitencjarii apostolskiej również odpust zupełny dla dusz cierpiących w czyśćcu, zwykle ustanowiony w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca. To samo dotyczy odpustu z okazji jutrzejszego wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Natalia Wierzbicka. Dzisiaj uroczyście wspominamy wszystkich, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Dzień Wszystkich Świętych ma szczególny wymiar dla polskich chrześcijan. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Augustyna, ksiądz prałat Walenty Królak, przypomniał, że w tym dniu oddajemy cześć bliskim, którym często wiele zawdzięczamy. W sensie przykładu życia i piękna życia są świętymi. I dlatego Kościół tego dnia chce oddać wszystkim cześć, podziękować za ich życie. Tym bardziej, że oni są dla nas jakby i przypomnieniem, że nasze życie ma taki cel. Odejdziemy z tego świata wszyscy. Ważne, jak to życie przeżyjemy tutaj. I że spotkamy się z nimi w niebie. Decyzją rządu od soboty do poniedziałku cmentarze w całym kraju są zamknięte. Jednak ksiądz dr kanonik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, dziekan Wolski Zbigniew Godlewski, dostrzega pozytywną refleksję. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że oprócz tych kwiatów i oprócz tych świateł, najważniejszą rzeczą jest dar modlitwy. W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa przez cały listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych, będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Jeżeli chodzi o odpusty, to na szczęście Kościół nimi dysponuje. Można je otrzymać również będąc w domu. Niekoniecznie trzeba być na cmentarzu czy w kościele, byleby spełnić warunki, być w stanie łaski, modlić się w intencjach papieża i ofiarować ten odpust w tych dniach tylko za zmarłych. Ksiądz Zbigniew Godlewski prosi o pamięć o bliskich i seniorach, którzy obecnie mogą potrzebować naszej pomocy. Możemy zająć się w ramach wolontariatu naszymi seniorami, tak, o co przecież nieustannie z prawa i z lewa wszyscy krzyczą, dopominają się, żeby pamiętać. I zresztą młodzież bardzo pięknie na ten apel odpowiedziała. Ale zanim zaczniemy szukać tych seniorów, trzeba pomyśleć o własnych rodzicach, dziadkach, prawda, sąsiadach. Zamknięte cmentarze to nie tylko straty dla producentów kwiatów i zniczy. To także wyzwanie dla corocznej kwesty powązkowskiej, która została zainicjowana przez Jerzego Waldorfa 1 listopada 1975 roku. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wsparciu dla przedsiębiorców. W związku z decyzją dotyczącą zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Przez dekady na cmentarzu powązkowskim byli wolontariusze i osoby związane z kulturą, nauką czy polityką. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną kwesta odbywa się za pośrednictwem internetu. W czasie zeszłorocznej zbiórki zebrano rekordową kwotę 280 tysięcy złotych, co stanowi symboliczną kwotę tegorocznej zrzutki. Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika.
rozpoczęła się wielka akcja modlitewna Różaniec do granic nieba. Intencją różańca, który trwać będzie przez całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych, czyli do 8 listopada, będzie włączenie dzieci nienarodzonych do naszych wspólnot rodzinnych, uleczenie ran, które powstały wskutek ich utraty oraz przebłaganie za wszystkie grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. Wzywamy wszystkich do powszechnej mobilizacji modlitewnej. Po ludzku nie ma już dobrych rozwiązań. Potrzebujemy interwencji Bożej w naszym kraju, w naszym narodzie. Dlatego prosimy wszystkich, którzy żywi jesteście w tym narodzie, o wielką modlitwę. Różaniec do granic nieba jest narzędziem danym przez Pana Boga nam na ten moment, na te czasy. Jeśli wszyscy chwycimy różańce do dłoni i będziemy się głęboko modlić, to możemy zmienić bieg historii. Możemy zmienić wszystko przez modlitwę i pokutę za grzechy. Dlatego od 1 do 8 listopada nie wypuszczamy z rąk różańcy. Bierzecie wszyscy udział w akcji Różaniec do granic nieba. Proszę, przekazujcie to wezwanie, ten film, gdzie tylko możecie. Wyświetlajcie na murach domów, na portalach internetowych, wysyłajcie mailem, ściągajcie. Tak, żeby w krótkim czasie miliony ludzi dowiedziało się o tym, że mobilizujemy się do modlitwy. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie różaniecdogranic.pl. Tam jest tekst specjalnie przygotowanej modlitwy na ten czas. Ona jest przygotowywana już od 1,5 miesiąca. Nie, wtedy nikt nie przewidywał, że stanie się to, co się teraz dzieje w Polsce. Ale ona już jest gotowa, ma imprimatur Kościoła i tą modlitwą modlimy się przez te 8 dni. Można to zrobić w domu, w parafii. Rejestrujcie się też na stronie. Organizujcie się tak, jak możecie. Wszędzie, gdzie się tylko da. Można też wysyłać plakaty, ulotki są dostępne na stronie. Kochani, to jest ten moment, który należy rozpoznać jako moment krytyczny w historii Kościoła i w historii naszego kraju. Dlatego powszechna mobilizacja modlitewna od 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Gorąco Was zapraszamy. Od ponad tygodnia w wielu polskich miastach dochodzi do protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej pozwalającej na zabijanie chorych dzieci w łonie matki. Demonstracje spotkały się z odpowiedzią kobiet, które nie popierają strajku. W mediach społecznościowych pojawiła się akcja hashtag nie strajkuje. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego likwiduje aborcję eugeniczną w Polsce. Ta poprawka ją niestety wprowadza. Protesty nie ustają pomimo zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę poprawki do ustawy aborcyjnej. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje przerwanie ciąży w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. wady letalnej, która doprowadzić może do niechybnej śmierci dziecka przed narodzinami lub bezpośrednio po nich. Miała to być próba kompromisowego rozwiązania aborcyjnego sporu. Kompromisową ustawę krytykuje jednak dr Filip Furman, prawnik z Ordo Iuris. Jego zdaniem propozycja prezydenta jest wprowadzeniem aborcji eugenicznej. Jeśli chodzi o propozycję prezydenta, to w niej pojawi się tak naprawdę nowa przesłanka aborcyjna, co nie rozwiązuje żadnego realnego problemu. Do tego jej konstrukcja wprowadza legislacyjny zamęt, bo mamy z jednej strony wysokie prawdopodobieństwo, a zaraz potem wadę prowadzącą niechybnie do śmierci. To albo prawdopodobieństwo, albo niechybnie. No, nie jest to przemyślane. Jeśli nie mamy pewności, że jest wada, bo to wynika z definicji słowa prawdopodobieństwo, to jak możemy wiedzieć, że jest niechybnie śmiertelna? Ta sama wada genetyczna u jednego będzie niewidoczna, u innego śmiertelna. Propozycja jest niezgodna z orzeczeniem Trybunału. Podczas ostatnich protestów doszło do licznych profanacji symboli chrześcijańskich. Demonstranci użyli także pirotechniki i gazu pieprzowego. One stanowią poważne zagrożenie ze względu na programowe wręcz stosowanie przemocy. Widzieliśmy wielu uczestników uzbrojonych na przykład w młotki. No, młotek to nie jest narzędzie samoobrony, lecz ataku. Ataku, który zakłada śmierć przeciwnika. Chciałoby się zapytać, gdzie są teraz te środowiska zajmujące się walką z mową nienawiści? Na nieustające protesty aborcjonistek odpowiedziały kobiety, które nie chcą strajkować. Akcja Nie Strajkuje ruszyła przedwczoraj za pośrednictwem Twittera. Post użytkowniczki Twittera Marii Anastazji rozpoczął masowe przyłączanie się kobiet do akcji. To, co wyjątkowo cieszy, to akcja kobiet nie strajkuje, ponieważ pokazuje, że te, że tak powiem, mocno podkręcone emocjonalnie panie, które wykrzykują tam różne straszne rzeczy na protestach i twierdzą, że to się odbywa w imię praw kobiet, nie mają legitymacji wszystkich kobiet, żeby takie rzeczy robić i żeby takie rzeczy mówić. Kobiety sprzeciwiają się agresywnej formie protestów i uśmiercaniu nienarodzonych dzieci. Nie strajkuję, bo jestem normalną kobietą, a nie zakompleksioną feministką.
Nie strajkuję, bo jestem kobietą. Nie strajkuję, bo jestem za życiem. Nie strajkuję, bo jestem katoliczką. Nie strajkuję, bo kocham życie. Nie strajkuję, bo nigdy nie zabiłabym własnego dziecka. A ty? W promowanie akcji kobiet włączyli się również mężczyźni. Tak jak wnosimy im walizy na najwyższe piętro, tak wyciągamy im hashtag na samą górę trendów Twittera. Episkopat Polski stanowczo potępił udział wiernych w protestach o prawo do aborcji. Udział ludzi wierzących w demonstracjach, żeby przerywać życie ludzkie, przerywać ciążę, to grzech. W piątek w samej Warszawie w strajku kobiet wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Maria Osińska, Telewizja Republika. Teraz krótkie podsumowanie sytuacji epidemicznej w Polsce. Według resortu zdrowia w ostatniej dobie pozytywny wynik dało 17 171 testów. Widać więc znaczący spadek rzędu kilku tysięcy w stosunku do poprzednich dni. 152 nosicieli wirusa zmarło, z czego tylko 20 spośród nich na COVID-19. Główną przyczyną 132 zgonów były choroby współistniejące. Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał dziś polecenie prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19 wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzymała o 100% większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Już od 4 dni w Hiszpanii trwają zamieszki, w których uczestniczą osoby kontestujące restrykcje wprowadzone przez rząd Pedra Sancheza oraz władze regionalne. Wśród uczestników starć z policją dominuje młodzież. Według informacji telewizji TVE w nocy z soboty na niedzielę do zamieszek dochodzi w Barcelonie, Walencji, a także w Burgos. W miastach tych protesty prowadzone są już drugą dobę, a w trakcie manifestacji protestujący niszczą fasady budynków, podpalają kontenery na śmieci i rabują sklepy. W sobotni wieczór do gwałtownych protestów doszło też w innych hiszpańskich miastach, głównie na północy, m.in. w Logrono, Gijón, Bilbao oraz Vitoria. Do późnych godzin nocnych policja zatrzymała tam łącznie około 20 osób. Od niedzieli w Hiszpanii obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, przewidujący m.in. zakaz opuszczania domów w godzinach od 23 do 6. Potrwa on do 9 maja 2021 roku. Hongkońska policja aresztowała dziś 7 polityków opozycji demokratycznej, w tym byłych i obecnych posłów miejscowego parlamentu, pod zarzutem utrudniania pracy Izby w czasie chaotycznego posiedzenia kluczowej komisji w maju. Taka informacja pojawiła się w lokalnych mediach. Dzisiejsze zatrzymania to tylko kolejny akcent chińskiej polityki wobec autonomicznego regionu. Hongkong coraz bardziej pogrąża się w odmętach chińskiego totalitaryzmu. Przez całą drugą połowę 2019 roku trwały tam masowe antyrządowe demonstracje, które regularnie przeradzały się w starcia z policją. Uczestnicy protestów domagali się demokratycznych wyborów władz regionu i sprzeciwiali ograniczeniu jego autonomii przez komunistyczny rząd centralny w Pekinie. W bieżącym roku praktycznie wszystkie zgromadzenia zostały zakazane, a władze powołują się zarówno na obawy dotyczące bezpieczeństwa, jak i na walkę z COVID-19. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Za chwilę Weronika Jaskółka i wiadomości sportowe. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.